Drodzy Państwo, często idziemy do restauracji i chcemy zamówić wino. Jak zrobić to w sposób poprawny, żeby nie czuć się skrępowanym, a przy okazji wytłumaczyć kelnerowi, o co nam chodzi. Drodzy Państwo, mamy taką kartę w ręku i co się z nią dzieje? Często czujemy się zagubieni, skonfundowani, bo te nazwy nam nic nie mówią. Tutaj widzę Francję, jakiś szampan, jakiś Prosecco. Prosecco to jest zawsze bezpieczna pozycja. I oczywiście mamy taką złotą piątkę szczepów białych i czerwonych, które gdzieś tam znamy i szukając takiej bezpiecznej przystani, szukamy właśnie tego Sauvignon Blanc, szukamy tego Chardonnay, bo to jest najbardziej znane. No Prosecco to oczywiście nie wiemy na jakie wino musujące mamy ochotę, no to nie zbłaźnimy się jak zamówimy Prosecco, ale nie do końca na przykład Prosecco będzie pasowało do tego co jemy albo nie będzie pasowało do tej okazji, tak? Bo łatwo jest zamówić szampana, ale niekoniecznie szampan nam smakuje, nie wiem czym jest kawa, a Prosecco to wiadomo, Prosecco, ok, wszyscy lubią Prosecco, tak? Tak samo jest Chardonnay, ale jeżeli poprosimy kelnera o Chardonnay, to kelner absolutnie nie wie, o jakie wino nam chodzi. Drodzy Państwo, nigdy tak nie robimy. Dobry kelner sam Państwa znajdzie i sam poprowadzi Państwa przez wieczór. Dobry kelner powinien zadać kilka takich pytań, jakie owoce Państwo lubicie, do jakich Państwo lubicie jeździć na wakacje. To wbrew pozorom jest bardzo trafne pytanie, ponieważ bardzo często chcemy pić te wina z destynacji, które nam się dobrze kojarzą. Wiadomo, że wakacje nam się dobrze kojarzą, tak więc tutaj takie pytanie jest jak najbardziej zasadne. Pytajmy się kelnera, co może nam polecić. Nie bójmy się mu powiedzieć, co będziemy zamiar jeść. Nie bójmy się określić swojego budżetu. Wtedy łatwiej będzie kelnerowi, sommelierowi doradzić nam odpowiednie wino, tak żeby ono się zmieściło w naszym budżecie, żebyśmy nie czuli takiego skrępowania, że musimy, że już przyszedł do nas ten kelner i chce nas naciągnąć, to my kelnerzy jesteśmy od tego, żeby Państwu jak najbardziej pomóc w tym wyborze i chcemy być tymi hostami i chcemy, żebyście wrócili do nas, do restauracji, do wine baru, a nie chcemy mieć tylko jednorazowej wizyty zakończonej najczęściej później jedną czy dwiema gwiazdkami w opiniach w Google. Tak? Tak więc określajmy swój budżet, powiedzmy jakie lubimy owoce, powiedzmy właśnie o tych destynacjach winiarskich, powiedzmy co chcemy zjeść. Możemy także określić tą naszą okazję, bo zupełnie inne wino będziemy zamawiać na 15. rocznicę ślubu, a inne wino też zamówimy, jeżeli spotykamy się na przysłowiowe pogaduszki z kolegą czy koleżanką, tak? Dzięki tym prostym informacjom, dzięki tym kilku zdaniom, kelner jest w stanie określić dokładnie, o jakie wino nam chodzi. Tak? Nie bójmy się też pytać o ofertę kieliszkową, ponieważ często w restauracjach już bywa tak, że wina, które są spoza tej regularnej oferty kieliszkowej, są też otwarte i możemy spróbować czegoś ciekawego. Tak? Jeśli chodzi już o sam serwis wina, to bardzo często mamy ten problem z butelką, która do nas przychodzi i z tym, że kelner nam nalewa wino i my do końca nie wiemy, jak się zachować. Dobry kelner powinien nam zadać pytanie, czy z winem wszystko jest w porządku. Jeżeli nam naleje porcję degustacyjną do kieliszka, to my powinniśmy wziąć taki kieliszek, powąchać i sprawdzić, czy w winie nie ma wad. Tak? Wady mogą być wadami korkowymi, wino może być utlenione, wino może mieć lotną kwasowość, tak? Wino po prostu może być po tym swoim piku, po tym swoim czasie, który jest odpowiedni do spożycia,
uwaga, trick and tip. Wszystkie wina, które są wypuszczone na rynek, są zdatne do picia, ale tylko niektóre z tych win mają potencjał do leżakowania. Większość win jest do wypicia na tu i teraz, czyli 3-5 lat po okresie zbiorów maksymalnie, tak? Tak więc tylko po to jest ta porcja degustacyjna, żebyśmy ocenili, czy wino jest w porządku, tak? Nie zwracajmy się do kelnera, że to wino nam nie smakuje, ponieważ jeśli kelner nam opisał, jakimi aromatami cechuje się to wino, skąd pochodzi, czy jak będzie złożone, to jeżeli powiemy mu, jeżeli zaakceptowaliśmy tą butelkę i ona jest otworzona i z tą butelką wszystko jest w porządku, a my powiemy mu po prostu, że wino nie smakuje, no to to jest trochę nasz problem, a nie problem kelneru. Co innego, jeżeli wino ma wadę? Wtedy kelner jak najbardziej musi tą butelkę nam wymienić, tak? I tylko temu służy to degustowanie. Proszę bardzo, Villa Blanche Malbec, rocznik 2020. Właśnie, to jest częste, drodzy Państwo, to jest częsty taki, taka sytuacja konsternacji, po co ten kelner nam przychodzi i pokazuje tą butelkę. Otóż, jak kelner nam dobiera wino z karty, to przynosząc to wino, upewnia nas, że to jest dokładnie to wino, które zamówiliśmy. Tak więc w tym momencie musimy skinąć głową, że to jest dokładnie ta butelka, o którą prosiliśmy. Dlaczego tak mało? No i drodzy Państwo, taka porcja degustacyjna, tak jak już wspomniałem, to nie jest to, że kelner nam pożałował wina, tylko daje nam wino do spróbowania. Tak? Musimy wino powąchać. Spróbować i nie mówmy, że nam wino nie smakuje, tylko oceńmy, czy z winem jest wszystko w porządku. A jeżeli czujemy, że to wino ma wadę korkową, jest utlenione na przykład też, czy właśnie ma lotną kwasowość, czy jest już winem, które straciło, nie ma żadnego potencjału, tak, spłaszczyło się, to możemy to powiedzieć. Ale jeżeli, tak jak kelner nam opowiedział o tym winie, zdecydowaliśmy się na to wino i jeszcze potwierdziliśmy ten wybór, no to powinniśmy już wiedzieć, co w tym, na co się spodziewać, tak? Czego się spodziewać. Wszystko jest ok. Winem wszystko jest ok. Tak, i dobry kelner będzie nam to wino, będzie o nas dbać i będzie nam to wino w trakcie wieczoru dolewać. Tak więc nie przejmujmy się, nie krzyczmy na kelnera: ej, panie, gdzie ta butelka? Tak, bo w wielu restauracjach jest tak, że po prostu butelki, żeby nie przeszkadzały Państwu w spędzaniu wspólnie wieczoru, są odstawiane na stolik obok albo mają swoje konkretne miejsce, w którym są przechowywane. I teraz następuje taka niezręczna sytuacja. Co mam zrobić z tym korkiem? To nie jest jakaś nowa forma przystawki z Portugalii. Kelnerzy dają nam często korek po to, żebyśmy mogli powąchać go i sprawdzić, czy przypadkiem nie ma tam wady korkowej, tak? Bo korek, najczęściej po korku możemy stwierdzić, czy wino jest korkowe, czy też nie. Po samym winie jak najbardziej też, ale już korek daje nam tą pierwszą oznakę. Jeżeli widzimy, że korek jest w dobrej kondycji, nie jest wysuszony, nie jest powyszczerbiany, nie jest ukruszony, pachnie nam neutralnie, tudzież pachnie nam winem, wszystko jest w porządku. Tak? I możemy taki korek odłożyć, tak? To nie jest pamiątka dla nas,
Znaczy oczywiście możemy zabrać sobie taki korek do domu, ale jeżeli go nie potrzebujemy, odkładamy go na spodeczek. Wtedy kelner już doskonale wie, żeby ten korek nam ze stolika zabrać, bo jest to niepotrzebny rekwizyt w trakcie naszego wieczoru. Drodzy Państwo, dzisiaj sobie przybliżyliśmy temat, jak w sposób swobodny i pewny zamawiać wino w restauracji, żeby nie czuć się skrępowani i żeby zawsze dotrzeć do tego celu i osiągnąć ten efekt, który zamierzaliśmy. Ja Państwa zapraszam jak najbardziej do restauracji. Mam nadzieję, że byliśmy z kolegą pomocni i do zobaczenia w następnym filmie.